Witam wszystkich w piątek 14 dnia lipca na porannej aktualizacji rynku Forex. Dzisiaj bardzo krótko, piątek weekendu, początek. Tak więc przechodzimy sobie szybko do wykresów. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. I tak zaczynamy sobie od. Zaczynamy od funta do dolara, bo tutaj mamy bardzo duży ruch wzrostowy, widzimy. Widzimy też malejący wolumen skumulowany. Docieramy do oporu kolejnego, czyli w okolicach 1,32. Tutaj to dokładniej widać na 4-godzinówce, pomierzyłem. I tutaj na 4-godzinówce 1,32037, 1,32593. Ta strefa jest strefą prospadkową i stąd spodziewam się większej korekty na jednodniówce. Tutaj jeszcze mamy w 4 godzinach jest ten wolumen popytowy w dalszym ciągu, także możliwe jest dojście tutaj. No i będę obserwował tą strefę pod zagranie krótkie, przynajmniej zrobienie zasięgu tej korekty, którą tutaj mieliśmy. Widzimy, że średnie kroczące też już nam zawijają i na 4 godzinówce tą korektę najprawdopodobniej byśmy mogli powtórzyć. No przynajmniej zacznijmy od tej, bo to jest ostatnia korekta, która była robiona. I tutaj z tej strefy bym się spodziewał zaliczenia tej korekty, bądź tej większej. Niemniej jednak tej korekty się spodziewam. Z tego względu, że wskaźniki są mocno przegrzane i no tutaj warto obserwować poziom 1,30, wyznaczone z innych mierzeń. 1,30, 1,28, 510. Te dwa poziomy jako zasięg potencjalnej korekty, która może nam się wydarzyć na funcie do dolara, czyli krótko mówiąc, spodziewam się odbicia na dolarze, ponieważ ten indeks dolara bardzo nam spadł i tutaj gdybyśmy dotarli w okolice, no to ten 1,28510 jak najbardziej realny jako ten zasięg tej większej korekty. Euro do dolara też docieramy do oporu 1,12785. No i stąd spodziewam się korekty tutaj w te rejony 1,11233, 1,10386. Srebro, docieramy do ważnego oporu 25,01, stąd spodziewam się reakcji podażowej i przetestowania tego poziomu 24,269,04. Także tego poziomu, który tutaj mamy, zaznaczymy go na zielono, bo jest on wsparciem. Teraz przetestowanie tego wierzchołka i odejście ceny wyżej. Podobnie sytuacja wygląda na złocie. Na złocie dotarliśmy do ważnego oporu i tutaj walczymy, mamy interwał jednodniowy 1964, następny target 1966 i stąd spodziewam się zejścia ceny tutaj w niższe rejony do 1936, nawet 1946, bądź zrobienia zasięgu tej zielonej korekty, którą tutaj mieliśmy. A to by wiązało się zejściem tutaj w okolicy 1932. Tu mamy bardzo silną strefę wsparcia wynikającą z mierzeń FIBO i zasięg korekty, także bardzo prawdopodobne 1932 i kontynuacja ruchu wzrostowego. Na Nasdaqu wybiliśmy ten poziom, o którym mówiłem i celem jest 16 tysięcy. Natomiast po drodze, tutaj stąd może być korekta, przetestowanie tutaj tych linii 15672, to jest pierwszy opór, na którym możemy spodziewać się reakcji podażowej. No i zasięg korekty, który nam trzyma cały czas w tym ruchu wzrostowym, łącznie z dojściem tutaj w te rejony w okolice 15222 i przetestowanie tych tutaj szczytów, które wybiliśmy. I na koniec indeks dolara. Tutaj mamy wykres tygodniowy i z zmierzeń, które zrobiłem na wykresie tygodniowym, są bardzo szerokie, jest odbicie z tego pierwszego roku od dołka do szczytu. Zbliżamy się do 0,61, także bardzo mocny poziom.
No a teraz jesteśmy na 127 mierzenia tej ostatniej korekty. Tutaj w ruchu spadkowym. Także tutaj mamy bardzo silne dwa mierzenia 127, bardzo silny klaster. No są to mierzenia tygodniowe, same w sobie są bardzo mocne. Widzimy tą reakcję spogląd na jednodniówkę. Gdybyśmy utracili ten poziom, no to następne targety, które ja widzę, ten 99.730, jeżeli utracimy ten poziom, no to następny target dla mnie jest 98.347, tutaj te rejony jako potencjalne wsparcie na indeksie dolara. Gdybyśmy kontynuowali ten spadek, no to rynek krypto i rynki tradycyjne prawdopodobnie będą rosnąć. Natomiast ja jednak uważam, że nastąpi tutaj odbicie. Widzimy RSI już zabija na jednodniówce, wolumen podażowy malejący i tutaj ten wskaźnik pokazuje nam również, że jesteśmy wyprzedani, gotowi do zakupów. Także ja uważam, że indeks dolara odbije teraz i zobaczymy podbicie na dolarze, przynajmniej do poziomu 100-490, który był bardzo ważnym wsparciem, niestety wybiliśmy i przetestowanie tego poziomu. Także tego oczekuję tu odbicia i przetestowania okolic 100-490 na indeksie dolara. To wszystko, co przygotowałem dla Was na dzisiaj. Jest ostatnia aktualizacja w tym tygodniu. W przyszłym tygodniu jestem na urlopie. Nie będzie aktualizacji na forum. Będą rzucane analizy na tym prywatnym forum. Także analizy będą się pojawiały w formie pisemnej, nie będzie nagrywanych analiz. Natomiast takie moje spojrzenie lokalne na rynek jak najbardziej będzie pokazywane na naszym portalu. Życzę wszystkim udanego tygodnia, udanego weekendu, udanego tygodnia przyszłego i do usłyszenia za tydzień.